Czas na informacje dnia. 47. rocznica masakry robotników w grudniu 70. roku. Za chwilę rozpoczną się uroczystości w Gdyni. Mężczyzna odpowiedzialny za eksplozję na łódzkich Bałtach zostanie przesłuchany, usłyszy zarzuty, grozi mu 12 lat więzienia. Na koniec urodziny papieża Franciszka. Biskup Rzymu kończy dziś 81 lat. Aleksandra Kozera zapraszam. Na początek Gdynia, tam dziś odbywają się uroczystości w 47. rocznicę masakry robotników w grudniu 70. roku. Bierze w nich udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Początek obchodów zaplanowano o 6 rano. Mają się one rozpocząć odczytaniem apelu poległych. Później szef rządu wygłosi okolicznościowe przemówienie. Po nim spotka się z uczestnikami obchodów. Czekamy zatem na początek uroczystości i na wystąpienie szefa rządu. Gdy tylko się one rozpocznie, przeniesiemy się do Gdyni. Mężczyzna odpowiedzialny za eksplozję na łódzkich Bałtach zostanie dziś przesłuchany przez prokuratora. 39-latek skonstruował ładunek pirotechniczny, którego wybuch ranił 4 osoby, 2 policjantów i 2 strażaków. Jeden z rannych jest w stanie ciężkim, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przypomnijmy, w piątek wieczorem mundurowi weszli do mieszkania przy ulicy Przemysłowej. Wezwali ich sąsiedzi lokatorki, która nie mogąc wstać z podłogi, wzywała pomocy. Jeden z policjantów, szukając dowodu osobistego starszej kobiety, wziął do ręki pojemnik stojący na oknie. Wtedy jego zawartość wybuchła, relacjonuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Wszystko wskazuje na to, że w szklanym pojemniku znajdowały się pociski śrutowe wymieszane z łatwopalną substancją. Była tam także zatknięta zapałka. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu jeszcze 50 podobnych pojemników. Mężczyzna miał konstruować takie ładunki w celach zarobkowych. Prokuratura cały czas zbiera dowody. Prawdopodobnie podczas dzisiejszego przesłuchania 39-latek usłyszy zarzuty. Grozi mu do 12 lat więzienia. W informacjach premier Mateusz Morawiecki o efektach szczytu w Brukseli. Szef rządu w wywiadzie dla TVP Info mówił m.in. o Brexicie i o tym, że udało się wypracować korzystne dla Polski rozwiązania w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Prawa naszych obywateli, którzy tam wyjechali, tam są i chcą na razie zostać, bo ja cały czas wierzę, że przynajmniej znaczna część ich wróci tutaj do nas, do Polski. Będą tam zagwarantowane również prawa socjalne, a z drugiej strony te rachunki, które trzeba płacić, bo Wielka Brytania jest płatnikiem netto do budżetu Unii Europejskiej, też będą wszystkie pokryte tak, jak my sobie tego życzyliśmy, więc twarda postawa negocjacyjna na pewno się tutaj opłaciła. Premier wspominał także swoją rozmowę z Emmanuelem Macronem na temat reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.